I w kolejnej rozmowie z cyklu Studio Grodzka moim gościem jest nowa piłkarka z boiska KKP Bydgoszcz, Klaudia Olejniczak. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Na tak doświadczoną piłkarkę sportist czekał dość długo. Koleżanki na pewno ciepło przyjęły takie wzmocnienie drużyny? Koleżanki na pewno przyjęły mnie ciepło też ze względu na to, że z większością znam się z Medyka Konin. Grałam tam dość długo, więc każdy, kto przychodził, poznawałyśmy się tak naprawdę nawzajem. Więc myślę, że to jest bardziej kwestia tego, że po prostu znamy się z wcześniejszych lat. 10 lat w Medyku Konin, takim wynikiem nie może pochwalić się każda przeciętna piłkarka w Ekstralice. Wydaje mi się, że w takim zespole, który szczególnie jeszcze kilka lat temu stanowiło siłę ligi, mogłaś nauczyć się wiele dobrego i te umiejętności będziesz w stanie przenieść tutaj na boisku w Bydgoszczy. W Medyku Konin, tak jak w każdym innym klubie, tak naprawdę nauczyłam się wiele. Choć patrzeć na pryzmat przebytych lat, można też powiedzieć, że pierwszym moim trenerem była trener Nina Patalon, którą też bardzo cenię i gdzieś tam wyniosłam z tego bardzo dużo, jak ona była trenerką. Później też Ania Gawrańska, więc przewijało się tych trenerów bardzo dużo. 10 lat dla niektórych to może dużo w jednym klubie, aczkolwiek dla mnie to po prostu jest 10 lat, ponieważ też byłam tam od tak naprawdę 12 bądź 13 roku życia. Rozumiem, że dobrze pamiętasz jeszcze te boje Medyka, na przykład w Lidze Mistrzeń. Gdzieś nieraz powracasz myślami do tego, jak silny był to wówczas zespół na nasze warunki. No, tak jak każdy pamięta, Medyk Konin był kiedyś jednym z najlepszych klubów w Polsce i nie ma tutaj nic do ukrycia, tak? Gdzieś tam wiadomo, że wspomina się te czasy i te lata. Ostatnio broniłaś się również barw czarnych Huntrand Sosnowiec. To również oczywiście zespół z czołówki ligi, więc kolejne cenne doświadczenie, wydaje mi się, zdobyłaś także na Śląsku. Tak jak wspomniałam wcześniej, w każdym klubie, w którym byłam, a były to dwa kluby, to wyniosłam cenne doświadczenie. Sama przeszłaś także długą drogę reprezentacyjną, grałaś w kadrach na wielu szczeblach wiekowych, także w kadrze seniorskiej. Czy z kadrą jest tak, że dajmy na to podczas grupowania dwutygodniowego możesz nabyć tyle umiejętności, ile w klubie, dajmy na to, przez 2-3 miesiące? Myślę, że to jest kwestia podejścia trenera i zawodniczki do danych treningów. Liczysz jeszcze w przyszłości na powołanie, czy teraz nie zaprzątasz sobie tym głowy? Nie zaprzątam sobie tym głowy. Patrzę na to, co jest tutaj i teraz. Jak chcesz się dalej rozwijać i walczyć z tą drużyną najwyższe cele, to Twoja wypowiedź w momencie podpisywania kontraktu, szczególnie zwrot najwyższe cele brzmi obiecująco. Z każdą drużyną można walczyć o najwyższe cele tak naprawdę i myślę, że KKP Sportis ma do tego wielkie predyspozycje. Ten pierwszy sparing niedzielny z mistrzem Polski, przegrana z 0-5, jak na to spoglądasz ze swojej perspektywy? Oczywiście wiemy, jaki jest kontekst, że to dopiero pierwszy mecz kontrolny. Tak, to prawda, to dopiero pierwszy mecz kontrolny. My tak naprawdę też musimy zgrać się z zawodniczkami, które tutaj już grają trochę czasu. Aczkolwiek, tak jak właśnie trener wspominał wcześniej, tutaj chodzi o to, żeby wynieść jak najwięcej z tego sparingu. Nie chodzi o wynik, tylko o to, żeby jak najwięcej wynieść. Czy w ogóle do takich sparingów, które zagracie z ekstraligowcami, drugoligowcami, należy przykładać jakąś większą rolę? Każdy mecz tak naprawdę jest informacja dla trenera o danej zawodniczce. Jesteś już doświadczoną piłkarką, wiele widziałaś. Patrząc na ten moment na sporcie z KKP, widać potencjał na rozwój tej drużyny? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej, dlatego tutaj też jestem. Na koniec przewidywanie przedsezonowe. Jak myślisz, które miejsce mniej więcej w nowym sezonie zajmie Sportis? Najlepsze. Dziękuję bardzo, Klaudia Olejniczak. Dziękuję bardzo.